Pod patronatem Telewizji Trwam i Radia Maryja w Jędrzejowie odbył się zjazd sołtysów i liderek społeczności wiejskich diecezji kieleckiej. Spotkaniu towarzyszyła wspólna modlitwa, wykłady i koncerty zespołów ludowych. Sołtysi są liderami wiejskich społeczności, reprezentują sołectwa, organizują lokalne spotkania i realizują uchwały Rady Gminy. Dbają o krzewienie kultury i lokalnych tradycji. O polską tradycję i kulturę dbają również koła gospodyń wiejskich. To jest potęga w przekazywaniu dobrego impulsu dla polskiej wsi, chrześcijańskiego impulsu. Wskazuje organizator spotkania ksiądz Tadeusz Szlachta. Sołtysi i koła gospodyń wiejskich to często liderzy lokalnych społeczności. Jak sami przyznają, czują się odpowiedzialni za swoje małe ojczyzny. Za to, żeby było bezpiecznie, żeby było, ludzie, żeby mieli komforty, które chcą, a nie zawsze to można uzyskać. Czuję się odpowiedzialny za wieś, po prostu integruję tą wieś. W pracy na roli i w obcowaniu z naturą trzeba pamiętać, że ziemia ma służyć człowiekowi, to człowiek ma kierować przyrodą, przypomniał zebranym ojciec doktor habilitowany Jan Strumiłowski. Natura nie może rządzić człowiekiem. To nie człowiek ma być poddany naturze, bo jeżeli człowiek jest poddany naturze, to jest poddany czemuś nierozumnemu. To natura ma być poddana człowiekowi. Trzeba o tym przypominać, bo dziś ideologie próbują stawiać naturę nad człowiekiem. Ideologiczne rozwiązania, które stanowią zagrożenie dla naszego rolnictwa, forsuje Unia Europejska. Rolnicy są oskarżani o szkodzenie klimatowi przez nadmierną emisję gazów cieplarnianych. Polska musi się temu sprzeciwstawić, podkreślał w Jędrzejowie przewodniczący prezydenckiej Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski. Ta polityka musi ulec zmianie i Polska nie może godzić się na tego typu działania, bo zniszczymy polskie rolnictwo, to które przeszło metamorfozę, które się rozwija. Klasztor Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie zgromadził przedstawicieli lokalnych społeczności, sołtysów i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Była możliwość do wymiany informacji i nowych doświadczeń. Dla Informacji Dnia Kamil Sacharzewski.